7760. Proszę bardzo. Zakończyły się zawody 34. Opuchar rodziny Kalkowskich z wynikami dobrymi, każdy połowił ryby, także nie ma jaja, są wyniki jakie są, odczytam od pierwszego miejsca, a później będzie rozdawanie nagród. Pierwsze miejsce koło PZW Kleń z wynikiem 12100 punktów. Drugie miejsce drużyna Gwarek Polkowice 12080. Trzecie miejsce koło Głogów Miasto i Huta sekcja Leszkowice 8540. Czwarte miejsce rodzina Kalkowskich 7760. Piąte miejsce drużyna Rekiny 6480 punktów. Szóste miejsce koło Prochowice jedynka 5900 punktów. Siódme miejsce koło Prochowice 2 5460 punktów. Ósme miejsce Góra Śląska, drużyna Góry Śląskiej 5060 punktów. Dziewiąte miejsce koło Sum Legnica 4160 punktów. Dziesiąte miejsce koło Głogów Miasto i Huta 3440 punktów. Jedenaste miejsce koło Ścinawa 2840 punktów. Dwunaste miejsce Brzeg Głogowski Fortuna 2520 punktów. 13 miejsce drużyna Dobosza 2500 punktów. 14 miejsce drużyna Polkowice Sieroszowice Stojak 2480 punktów. 15 miejsce drużyna Kalkowski Andrzej 2 plus 1 2400 punktów. 16 miejsce drużyna Ciernik Ryciak 2140 punktów. 17 miejsce drużyna Michała 1900 punktów. I 18 miejsce Team Leszkowice Dopalacze 1460. Chyba, słuchajcie, złapał kolega Sandecki Marek Klenia 2620 punktów. Wszystko. Zapraszamy sponsorów. Ale ile miał? Wójta. Leś miał 2420. Zapraszam. Będę tu kleić. Za zajęcie miejsca. Nie. Sponsorów. I od razu jest tutaj za największą rybę, a to jest i za największą rybę, proszę bardzo, to jest ten oto człowiek, Sandecki Marek 2620, Klenia złapał. Piąte miejsce drużyna Rekiny. Zapraszam.
Zimę rekiny, tak? To jest rekin, 36 kg sztabce. Drużyna Góry Śląskiej, zapraszam. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście dziękujemy ślicznie naszym sponsorom, bo bez nich no nie byłoby tak do końca, jak jest. I za to im dziękuję. Jak to kiedyś mówią, ptaszek leci? No. Teraz jest okej. Kogo nie ma, tego nie było. Tutaj przejdę jeszcze. Ja to zrobię, temu starszemu. O, ja to mój.